Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Agnieszka. Jesteśmy w naszej ziemi obiecanej w maju. A ten jest po pierwsze ciepły, po drugie pachnący, kwitnący, kolorowy, fenomenalny. Mam nadzieję, że macie kilkanaście minut czasu, aby spędzić go ze mną, bo chciałabym porozmawiać o tym, co tak cieszy nasze oczy. Nie tylko czosnki, które są tutaj na pierwszym planie, chociaż one będą miały swoją lwią część tego filmu, ale również o innych kwiatach, krzewach, o tym wszystkim, co cieszy nasze oczy, albo o tych kwiatach, które są już zapowiedzią na najbliższe tygodnie albo te letnie miesiące, bo tych może jeszcze nie ma jako takich kwitnących, ale już widać gałązki i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli macie czas, to zostańcie proszę. To jest naprawdę przecudny moment w roku. Każdy ogrodnik lubi ten moment. Maj, czerwiec to są te tygodnie, kiedy wszystko jest takie rozhuśtane, rozbujane, kolorowe i naprawdę jest co podziwiać. A jeżeli dołożymy do tego taką fajną temperaturę, jak nam się trafiła w tych ostatnich dniach, no to czego chcieć więcej? Ja Was zapraszam bardzo serdecznie. Ta rabata o tej porze dnia, czy raczej nawet wieczoru, jest tak pięknie oświetlona, tak to światło super tu pracuje, że pomyślałam, że jeszcze chwilę zostaniemy i nacieszymy oczy tymi fajnymi kwiatami, tym światłem. Jak widzicie, w tym momencie, w maju, chociaż generalnie to raczej powinno się dziać w czerwcu, czosnki ozdobne grają tutaj główne role. Ale później, kiedy już przekwitną, jest również kocimiętka, jest lawenda, mamy lilię. Na drugim planie, w zależności od tego, z której strony spojrzymy, jest również hortensja bukietowa i za moimi plecami róża okrywowa, która tutaj wcześniej już była. Ja sobie ją również przysposobiłam. Świetnie wygląda ta rabata z wielu punktów ogrodu. Bardzo lubię, kiedy rano idę do kuchni i właśnie z okien w kuchni widać to miejsce. Jest przepiękne i generalnie mogłabym tutaj zostać, ale chyba chciałabym Wam pokazać jeszcze inne zakątki naszego ogrodu, bo czosnki są również w innych miejscach. Przykucnęłam sobie tutaj przy mojej kolejnej niespodziance majowej łubin. Łubin trwały. Jest to roślina dwuletnia. Wsadzałam ją 2 lata temu i wtedy nie miała jeszcze kwiatów. Miała bardzo ładne, ozdobne liście. W zeszłym roku kwitła po raz pierwszy i tych kwiatów było sporo. One były właśnie w czerwcu i początkiem lipca, a w tym roku końcówka kwietnia i teraz pierwsze dni lipca, maja i jest po prostu burza kwiatów. I one są przepiękne, jak widzicie, różowo, fioletowe, ten róż taki i bledszy, i intensywniejszy, przepiękny. Co chwilę tutaj mi coś przelatuje, też leciutko zaczął mi się pokładać, więc muszę na niego uważać. On potrzebuje też sporo wody, zauważyłam to, i lubi to miejsce, gdzie do jakiejś godziny 12 u nas jest słońce, a potem jest cień. Ja wiem, że on potrzebuje tego słońca trochę, ale ta ilość jest chyba wystarczająca. Jest przepiękny i pomyślałam sobie, że w kolejnym roku chciałabym go też mieć w innej części ogrodu. Tylko wiecie, no ogród nie jest z gumy, muszę wygospodarować już tą przestrzeń. No ale co, dla chcącego nic trudnego. Kilka odcinków temu stałam tutaj przy tej róży na pniu i zadawałam Wam pytanie, co byście wsadzili u jej stóp, gdybyście byli na moim miejscu, wiedząc, że od godziny 12 pojawia mi się tutaj cień. I ruszyła lawina odpowiedzi. Ja Wam za nie bardzo serdecznie dziękuję, za te interakcje. Wiecie, ile mądrości przychodzi do życia człowieka, kiedy ludzie, którzy wiedzą więcej, którzy mają dłużej ogrody, szerszą perspektywę, przychodzą z taką wiedzą? I ten odcinek oglądał również mój wujek. 2 dni później przyjechał z ciocią i z funkiami. I od tego momentu właśnie mam tutaj funkie, będą się rozrastać, jestem bardzo zadowolona. Swoją drogą ciekawe, ile tematów może przynieść do rozmowy taka jedna rabata. Miałam już odejść, pójść w drugą część ogrodu, ale patrzę, u moich stóp jest lwia paszcza, a ta z definicji w naszym klimacie powinna być jednoroczna. Okazuje się, i nie jestem żadnym wyjątkiem, że również w Waszych ogrodach ona przetrwa tą zimę i poprzednią, stając się powoli taką rośliną wieloletnią.
Ja 3 tygodnie temu wysiałam sobie dodatkowo jeszcze różową, tak żeby mieć więcej tego koloru, ale nawet gdybym tego nie zrobiła, to miałabym naprawdę sporo mojej lwiej paszczy, bo ta przetrwała zimę. Zresztą nie jest wyjątkiem. Podobnie ma się sprawa z werbeną patagońską. Mam jej naprawdę sporo, bardzo dużo sadzoneczek przetrwało zimę, a tyle, ile się wysiało tego kwiatu, jakbym chciała otworzyć swoją wiejską kwiaciarnię, to chyba mam już materiał na początek przynajmniej. No dobrze, chyba możemy pójść teraz dalej. Chodźcie. Jeżeli odwiedzacie nasz kanał od jakiegoś czasu, to doskonale wiecie, jak bardzo lubię ten budynek gospodarczy i całą tą przestrzeń zieloną wokół niego. A to jest taki początek sezonu, gdzie jeszcze mogę sobie tutaj na ganku posiedzieć, bo za chwilkę hortensja pode mną, róże tak rozwiną się, że no już nie będę mogła tutaj siedzieć. Będę stała przy następnych odcinkach. Trudno, mogę stać. Słuchajcie, ta róża, róża pnąca, ona mnie dzisiaj mocno zaskoczyła. To, że ma pąki widoczne, to jedno, ale to, że one się już otwierają, to jest inna historia. Tak szybko, no ale dobrze, ja jej nie bronię, byleby nie było przymrozków. Poza tym szałwia, ona też powolutku staje się fioletowa. Mamy tutaj jeżówki, jedną, drugą. Będę musiała trochę podnieść tą gałąź róży, bo ona za bardzo nam opadła przy jakimś wietrze, tak więc ja ją sobie zabezpieczę, żeby również jeżówka pod nią miała swoją przestrzeń do życia. No, pięknie tutaj, ale możemy też iść dalej. Przepadam za ogrodem o tej porze dnia, czyli wieczorem, kiedy słońce już jest takie miękkie. To jest też właśnie czas na fotografię bardzo dobry. A poza tym ten zapach bzu, który mam tam kawałeczek dalej, pięknie pachnie. Zaraz go sobie utnę, niech pachnie w domu, dlaczego by nie. Ta róża bardzo mnie drażniła, nie ona sama, ale mszyca, która ją zżerała w zeszłym roku. Mocno ją ścięłam w tym roku, no i cały czas to badam, ponieważ już na róży mojej pięknej białej, tam za plecami, zauważyłam pierwszą mszycę. Zdenerwowałam się, ale już szykuję sobie ten bioopryzk z czosnku, z octu i z tego mydła wpłynie do narzędzi. Tutaj też była róża w zeszłym roku, ale jesienią, z racji tego, że była stara, przyszła poważna wichura, to była róża na pniu, no i się złamała. Mamy tutaj odrosty, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Myślałam, żeby wsadzić coś nowego, pomyślałam w sumie, niech spróbuje ta róża jeszcze odżyć, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Jak jest pięknie, jak jest przyjemnie, niesamowicie po prostu. Pokażę Wam jeszcze kilka ujęć z ogrodu, jak nam supertunia fajnie kwitnie, jak pelargonie. Pokażę Wam właśnie werbenę, jak ona się rozrasta, czosnki tam z przodu, tak aby dopełnić klamrą to nasze dzisiejsze spotkanie. Kosmos to jest kolejna z roślin jednorocznych, która bardzo fajnie się rozsiewa i jej siewki mamy również u nas w ogrodzie, tak więc nie będę musiała kupować nasion i to jest bardzo dobra wiadomość. A to jest róża, na której znalazłam dzisiaj właśnie pierwszą mszycę. Muszę spryskać drzewko i mam nadzieję, że to pomoże. Dzień dobiega końca, tak więc ja również się z Wami żegnam. Idę zrobić herbatę, napiję się jej w doborowym towarzystwie, wiecie jakim. A Wam życzę miłego wieczoru i dziękuję za subskrypcję, za kciuki w górę, za Wasze komentarze. Miejcie się dobrze, dobrego tygodnia, do zobaczenia niebawem. Pozdrawiamy razem z Dawidem.